Marta Januszewska, dobry wieczór, witam Państwa w aktualnościach 1 listopada. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim obchodzona od X wieku jako wspomnienie zmarłych, którzy już są zbawieni. W tym szczególnym dniu tłumnie odwiedzamy cmentarze, na grobach naszych bliskich, a często także na bezimiennych mogiłach zapalamy znicze. To wyraz naszej pamięci i szacunku. Dzisiaj odwiedzam mojego teścia, rodziców, bliskich, braci, wujków, znajomych, rodziców też, generalnie raczej starsze pokolenie, ale też i małe groby, tak? Więc jest sentymentalnie i jest wzruszająco też. Przyjechałam z synem na rodziców, siostry, brata, dziadków. No to jest wielkie znaczenie. Dla mnie duchowe, pomodlić się w skupieniu. Wracają wspomnienia, pamięta się świetne, dobre chwile wspólne razem, które się przeżyło, a przede wszystkim do swojego taty, z którym się było bardzo, bardzo związane. Ten cmentarz cały to są moi znajomi, praktycznie bliscy. Więc nie tylko odwiedzam dzisiaj w to wielkie święto, ale przez ciągu tygodnia też chodzę po prostu. Pamiętam, przypominam sobie te dni, kiedy spędzaliśmy razem właśnie. Staramy się dzieciom przekazywać taką tradycję, że nie jakieś tam święto Halloween jest modne, tylko pamiętać o zmarłych, po naszych przodkach i żeby też pamiętali o nas kiedyś, o rodzicach. To jest taki dzień, który no, raz w roku chyba tylko taki jest, że te wspomnienia wracają z daleka i tak to właśnie. Nostalgia, nostalgia. To ważny dzień w ciągu całego roku. Ważne, żeby odwiedzić te groby i spotkać się z naszymi bliskimi, którzy już odeszli. A w ciągu ostatniego roku pożegnaliśmy wiele osób, które pochodziły z Podkarpacia bądź były z nim związane. Nazwiska niektórych znała cała Polska, inni pozostawili trwały ślad tam, gdzie żyli i prowadzili działalność społeczną, kulturalną czy sportową. Władysław Bukowski, przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, radny, dyrektor Muzeum Ziemi Przemyskiej, miał 55 lat, zmarł 18 listopada. Bogusław Kaczyński, dziennikarz, publicysta i krytyk muzyczny, popularyzator opery, autor programów telewizyjnych. Był twórcą Festiwalu Muzyki w Łańcucie, którym kierował przez 10 lat. Zmarł 21 stycznia, miał 74 lata. Patryk Szewczak, Kamil Pydych, Rafał Pydych, Mariusz Korzępa i Kamil Oślizło. Pięciu piłkarzy trzecioligowej Wólczanki Wólka Pełkińska zginęło w wypadku drogowym 26 marca w Wyryni koło Kolbuszowej. Ten wypadek poruszył nie tylko środowisko sportowe. Piotr Krupa, motolotniarz, fotografik. W 2011 roku w ciągu 5 dni przeleciał motoparalotnią dystans 900 km ze Świnoujścia do Lutowisk. Był autorem wielu wystaw, na których prezentował zdjęcia wykonane z lotu ptaka. Zginął w tragicznym wypadku 30 kwietnia. Miał 50 lat. Zygmunt Kukla, legendarny bramkarz Stali Mielec i reprezentacji Polski. Grał na Mistrzostwach Świata w Argentynie. Ze Stalą zdobył 2 razy Mistrzostwo Polski. Odszedł 18 maja. Miał 68 lat.
Krystian Rępała, żużlowiec Unitarnów, był wychowankiem Stali Rzeszów. Miał wypadek na torze, zmarł 28 maja. Miał zaledwie 18 lat. Ksiądz prałat Michał Józefczyk, wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Represjonowany przez władze komunistyczne, wspierał opozycję demokratyczną. Budowniczy kościołów, hospicjów i domu dziecka. Zmarł 20 czerwca, miał 70 lat. Arcybiskup Adam Dubec, ordynariusz prawosławnej diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, budowniczy cerkwi i plebanii na Podkarpaciu. Zmarł 24 lipca, miał 90 lat. Profesor Zygmunt Wnuk, pracownik naukowy w Katedrze Nauk Przyrodniczych i prodziekan wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor wielu publikacji naukowych, szczególnie o tematyce przyrodniczej. Zmarł 8 września, miał 74 lata. Pamiętając o zmarłych, pomagać żyjącym, zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji. Takie jest motto kwesty, którą prowadzą wolontariusze Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. To największa w regionie akcja charytatywna. Pieniądze na wsparcie bezdomnych, biednych i chorych zbierają aż na 54 cmentarzach na Podkarpaciu. Rzeszowski cmentarz Pobitno to jedna z dwóch największych nekropolii w mieście. Od rana przy wszystkich bramach stali tu albertyńscy wolontariusze. Część po raz pierwszy, dla innych to kolejna już taka kwesta. To jest taka piękna tradycja już rzeszowska, że pamiętając o zmarłych myślimy o tych, którym dzisiaj jest gorzej, którzy żyją w niedostatku. A Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta, koło rzeszowskie, wspaniale wypełnia, jak i wiele organizacji charytatywnych, tą rolę wobec potrzebujących, wobec tym, którym się w życiu coś nie udało, coś nie powiodło, który z życiem czasem skrzywdziło. Bardzo szczytny cel, zresztą widać po tym, jak mieszkańcy miasta, goście, którzy przyjeżdżają do Rzeszowa, bardzo chętnie wrzucają od złotówki do papierowych, grubych pieniędzy. Chętnych do wsparcia nie brakowało, bo mieszkańcy Podkarpacia dobrze wiedzą, na co zbierane są pieniądze i jak bardzo są one potrzebne. Każdemu człowiekowi trzeba pomagać, bez względu na to, w jakiej on jest sytuacji. Dzisiaj możemy być na jakimś ważnym stanowisku, zalać kilka czy kilkanaście w związku z chorobą, z jakimiś przeżyciami różnymi. Możemy być w dołku takim, gdzie my będziemy potrzebować pomocy. Człowiek człowiekowi powinien pomagać. Myślimy o innych, o tym, żeby życie dobrze przeżyć i żeby też no, coś pozostawić po sobie, tak jak wspomnienia pozostawiają nasi bliscy, którzy odeszli. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta prowadzi kuchnię, która codziennie wydaje ponad 1500 ciepłych posiłków, a także 3 schroniska dla bezdomnych, w których dach nad głową znalazło już ponad 150 osób. Zimą będzie ich jeszcze więcej. Będziemy otwierać noclegownię zimy. To jest też wezwanie duże przed nami i właśnie taka kwestia bardzo nam pomoże utrzymać tą noclegownię z tego względu, że no, środki na to nie są za duże. Tegoroczna albertyńska kwesta jest największą od lat. W ubiegłym roku prowadzona była na 38 podkarpackich nekropoliach, w tym roku aż na 54. A w akcję włączyło się ponad 1000 wolontariuszy. Wszystkich Świętych to jest taki dzień refleksji, taka stopklatka. Zatrzymujemy się, zastanawiamy się nad sensem życia, nad umieraniem. I rodzi się taki odruch potrzeby serca. Ludzie są otwarci i chętnie dzielą się nawet tym wdowim groszem i wrzucają do puszki. Jutro kwesta prowadzona będzie jeszcze na cmentarzach w Robczycach i Kolbuszowej. W ubiegłym roku dzięki hojności mieszkańców Podkarpacia udało się zebrać aż 120 tysięcy złotych. Kwestują także członkowie stowarzyszeń opiekujących się starymi cmentarzami na Podkarpaciu. Zbierają pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków, m.in. w Przemyślu, Jarosławiu i w Rzeszowie. Każdy z nich to dzieło sztuki i jednocześnie świadectwo pamięci o ludziach, którzy życiem i pracą zasłużyli się dla swoich małych ojczyzn. Jedną z największych kwest zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Zaangażowało się w nią aż 400 wolontariuszy, którzy od niedzieli stoją na wszystkich przemyskich nekropoliach. I już udało im się zebrać 11,5 tysiąca złotych. Piękna idea, bo dzięki niej naprawdę wiele takich zapomnianych, pięknych, zabytkowych
pomników można przywrócić ich dawną świetność. W tym roku pieniądze zbierane są na odnowienie dwóch nagrobków. Aleksandra Dworskiego, uczestnika Powstania Styczniowego, a później burmistrza Przemyśla, oraz tego wyjątkowo wzruszającego pomnika, nieznanego dziś z nazwiska rodzeństwa. Upamiętnia śmierć dwojga malutkich dzieci, niespełna 7-letniego Józia i niespełna 3-letniej Elusi. Dlaczego akurat ten nagrobek przedstawia przepiękną postać anioła idącego z pochodnią i z kwiatami, a został zauważony przez same dzieci i młodzież biorącą udział w tym roku w naszym obozie wolontariuszy? Dziś kwestują oni nie tylko na przemyskich nekropoliach, ale także w Birczy, Krzywczy, Żurawicy i Ostrowie, żeby także tam odnowić najbardziej cenne nagrobki. A są one kosztowne, bo renowacja niektórych kosztuje nawet 20 tysięcy złotych. Dlatego też wypada wręcz wspomóc tą fundację, która się zajmuje renowacją. Blisko 30 wolontariuszy zbierało dziś pieniądze w Jarosławiu. To już 24. taka kwesta prowadzona na nekropolii założonej jeszcze pod koniec XVIII wieku. To jest wspaniała lekcja patriotyzmu i wychowania dla naszych dzieci. Nie ma wolności bez pamięci. To hasło kwesty prowadzonej na starym cmentarzu w Rzeszowie. Spoczywa na nim 40 tysięcy mieszkańców miasta, a wiele pomników to dzieła sztuki kamieniarskiej. To jest XIX-wieczny Rzeszów. Tu są wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób zasłużyli się dla tego miasta. Burmistrzowie, zastępcy, asesorowie, palestra. W ciągu ostatnich 15 lat na rzeszowskiej nekropolii odnowiono już 1/3 pomników. Tegoroczna zbiórka przeznaczona jest na dwa kolejne, rodziny Turowiczów i Marii Adamczyk. Pamięć nigdy nie powinna umierać, a my w dzisiejszych czasach powinniśmy dołożyć swoją cegiełkę do tej pamięci. Kwesty na stare cmentarze odbyły się dziś w wielu miejscowościach regionu, między innymi Sanoku, Jaśle, Krośnie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Głogowie Małopolski. Na cmentarzach tłumy, ale tłoczno też na podkarpackich drogach. Rano na Krajowej 94 w Kraczkowej zderzyły się dwa samochody i 4 osoby trafiły do szpitala. Obeszło się na szczęście bez ofiar śmiertelnych, ale kierowcy musieli się liczyć z przejściowymi utrudnieniami. Szczególnie trzeba uważać w okolicach największych cmentarzy. Tak wyglądało skrzyżowanie obok cmentarza przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. Tu, jak i w innych, najbardziej newralgicznych miejscach w regionie, kierowcy musieli się liczyć z korkami i zmianą organizacji ruchu, a co za tym idzie, przejściowymi utrudnieniami. Na wielu skrzyżowaniach ruchem kierowali policjanci i tak będzie też jutro, czyli do końca policyjnej akcji Znicz. Taryfy ulgowej nie będzie dla piratów drogowych, bo od początku akcji na podkarpackich drogach doszło już do ponad 30 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a prawie 50 zostało rannych. We Lwowie rozbłysły dziś tysiące białych i czerwonych zniczy, które zebraliśmy w ramach akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Dzięki Państwa ofiarności i pracy wielu wolontariuszy cmentarz Orląt i cmentarz Łyczakowski pełne są szacunku i wspomnień o tych, co odeszli, a często też oddali życie za ojczyznę. Akcję koordynowała nasza redakcyjna koleżanka Beata Wolańska. Oto jej relacja z Lwowa. Rozalka i Julka na co dzień są uczennicami Polskiej Szkoły imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. Dziś zamiast zwykłych lekcji, podobnie jak ich koledzy, mieli zajęcia, w których najważniejsze były pamięć i polskość. Jest dużo zapomnianych grobów, których już umarli bliżsi. I dlatego my chodzimy, żeby te, które umarli, żeby oni myśleli, że o nich nikt nie zapomniał, że wszystko jest dobrze. Także lwowscy strzelcy przyszli na cmentarz Łyczakowski w poczuciu obowiązku, ale też z potrzeby serca. Jesteśmy tu od samego rana i nikogo nas tutaj nie namawiali. Wszyscy wiemy, bo to jest nasz obowiązek i pełnimy to służbę naszą. Także będziemy tutaj tyle, aby wszystkie zniczy były położone na bohaterów polskich. Podobnie myślą najmłodsi piłkarze Pogoni Lwów. Dzieci ze szkółki piłkarskiej prowadzonej przez reaktywowany kilka lat temu słynny klub sportowy. Dziś zapalały i rozstawiały znicze na grobach powstańców styczniowych. Jest to bardzo ważne dla nas, bo chcemy przekazać przede wszystkim młodemu pokoleniu o pamięć właśnie o ludziach, a zresztą dużo też piłkarzy, dużo
mecenasów, zresztą rodzina Kocharo pochowani są na cmentarzu Łyczakowskim. Udział w akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa to dla Lwowiaków jedna z wielu lekcji patriotyzmu i przywiązania do Polski. Bo to kontynuacja tego, co zaczęło się w Polsce, gdzie zbierano biało-czerwone znicze przez cały październik. Dzięki Bogu, że Polska przeszyła nam te wszystkie znicze, to możemy teraz zaświecać dla wszystkich, kto jest, nie zwracając uwagi, czy to jest Polak, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Rosjanin, zapomniany grób, on powinien mieć na sobie świecę. Polacy ze Lwowa nie przestają być wdzięczni za to, że co roku przed 1 listopada na lwowskie cmentarze trafia kilkadziesiąt tysięcy zniczy z Polski. Policzyć moją emeryturę to wychodzi na polskie pieniądze 250 zł. I za jakie pieniądze można kupić zniczy, żeby świetnie to ludzi, żeby przypomnieć i by była pamięć tak jak się należy. Jakby nie polskie zniczy, to by nie było tego, co my robimy. No ja mówię, bo skąd? Akcja Światełko Pamięci dla Łyczakowa to wspólny pomysł Polskiego Radia Lwów i Polskiego Konsulatu we Lwowie. Od 11 lat wspiera ją TVP 3 Rzeszów, która jest koordynatorem zbiórki zniczy prowadzonej między innymi na Podkarpaciu. Tak wygląda wielki finał akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Cmentarz Orląt jest dziś cały biało-czerwony, a światełkami pamięci i tysiącami zniczy zebranych w Polsce rozbłyskuje dziś cały Łyczaków. Wszystko dzięki tym, którzy zbierali znicze, ale też Polakom ze Lwowa, którzy przyszli tu dzisiaj, aby znicze rozpalić i rozstawić na wszystkich, nawet tych najbardziej zapomnianych grobach Łyczakowa. W naszym regionie możemy napotkać liczne cmentarze wojenne, zarówno z czasów I, jak i II wojny światowej. Niektóre z nich są restaurowane, a nawet częściowo odtwarzane. Tak stało się na przykład w Łękach Górnych i w Słotowej. Miejsca pochówku żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej odzyskały swój pierwotny wygląd z 1918 roku. Historia cmentarzy w Łękach Górnych i Słotowej jest dobrze znana mieszkańcom. Najstarsi dzięki przekazom ustnym doskonale znają dzieje tych miejsc i dzielą się swoją wiedzą z młodszymi. Mój tatuś, bo już nie żyje parę lat, ale mówił nieraz, że tu jest pochowany kapitan i dwóch dowódców. Jeden jest tam jakoś grekokatoliki, drugi katolicki, no i te żołnierze, bo to tu my należeli pod Austrią. Odnowione cmentarze to nie tylko miejsca pochówku, ale także dobra lekcja historii. Żeby te dzieci nasze, które uczą się teraz w szkołach, żeby też czciły te miejsca i z chęcią przychodziły, oddały hołd właśnie poległym żołnierzom, nie tylko naszym, ale rosyjskim, niemieckim, austriackim, dla tych, którzy właśnie polegli w tak ciężkiej walce za naszą ojczyznę. O zabytkowe mogiły troszczą się uczniowie z zespołu szkół w Łękach Dolnych i Górnych i mieszkańcy z okolicznych miejscowości. Parafianie bardzo się troszczą o te groby. Ja często widuję, że jakaś pani czy pan podchodzi, sprząta. Dzieci często malutkie przynoszą, nawet w lecie zapalają jakąś tam świeczkę znicz, a w czasie Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego, to proszę mi wierzyć, wszyscy mają po jednej albo po dwa znicze i na przykład we Wszystkich Świętych w czasie procesji, tam zatrzymuje się procesja i tam się modlimy. Przychodzimy tu co roku, szczególnie w okresie Wszystkich Świętych, sprzątamy, zapalamy znicze. Mieszkańcy Łęk Dolnych twierdzą, że renowacja nekropolii była niezbędna. To wszystko porzewiałe, zaniszczone. I tu tak, no to takie zaniedbanie, no. A teraz jest bardzo elegancko, wszystko wyrestaurowane, także jakiś czas to wszystko postoi. Renowacja cmentarzy kosztowała około 90 tysięcy złotych. Wszystkie odrestaurowane mogiły są obiektami zabytkowymi i podlegają szczególnej ochronie. Należą do zespołu zachodnio-galicyjskich cmentarzy wojennych. Podkarpacie to także stare groby zlokalizowane w niezwykłych miejscach. Ich historia potrafi zadziwić. Często są jedynym dowodem istniejących na tym terenie miejscowości. Na jeden z takich cmentarzy zabiera nas Marcin Pawlak. Przemierzając Podkarpacie można trafić na wiele takich miejsc jak to, do którego ja teraz dotarłem. To jest stary cmentarz
w środku lasu. Dziś w środku lasu, w leśnictwie Miłków, ale kiedyś była to ogromna wieś, wieś Miłków, ponad 200 domów. Mieszkańcy, no niestety, mieli tego pecha, że w 1939 roku ich wioska znalazła się na linii Mołotowa. W 1941 zostali wysiedleni, a dziś no, pozostały po tej wsi tak naprawdę tylko groby. Groby, które cały czas są odwiedzane. Razem ze mną pan Piotr Nowak, leśnictwo Miłków. Pan opiekuje się także tym cmentarzem, panie Piotrze, prawda? Tak, znajdujemy się na dawnym cmentarzu wsi Miłków. Tak jak pan wspomniał, w 1941 roku w styczniu wieś została wysiedlona na Bezarabie, obecnie Mołdawie. Panie Piotrze, na tym cmentarzu znajduje się także ciekawy grób, który tam jest za nami. Krzyż co roku odnawiany z czterech żerdzi. Opowiedzmy dlaczego. Krzyż składa się z czterech żerdzi. Jest to motyw odnoszący się do mogiły, w której znajduje się czterech żołnierzy 21. Dywizji Górskiej, pochowanych tutaj w tym miejscu, którzy polegli w 1939 roku w bitwie pod Olszycami. A sama wieś Miłków to także tutaj w środku lasu atrakcja turystyczna, bo ja powiedziałem o tym, że pozostał cmentarz po wsi, ale to tak naprawdę nie jedyny ślad po tej miejscowości. Tak, tak. W tym miejscu znajduje się również pozostałość podawanej cerkwi. Mamy też miejsce odnalezione i oznaczone, gdzie znajdował się Kościół rzymskokatolicki. To proszę jeszcze krótko podpowiedzieć, gdyby ktoś teraz, w tych dniach, kiedy no, zwracamy szczególną uwagę na tą pamięć, na wspomnienie, chciał tutaj dotrzeć, to jak się ma kierować, jak tutaj trafić? Z miejscowości Olaszyce w kierunku Nasieniawe i w miejscowości Stare Sioło droga asfaltowa, która tutaj prowadzi. Są w nadleśnictwie, znajdują się mapki turystyczne, można z nich korzystać. Można dostać się tutaj pieszo, rowerem, samochodem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Tak jak Państwo słyszeli, pieszo, ale także można samochodem, bo do takich miejsc pamięci także leśnicy no, przymykają oko na to, jeżeli ktoś chce przyjechać tutaj na przykład, no, zapalić znicz, to nie ma problemu, można to zrobić. W aktualnościach 1 listopada to wszystko. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru.